Łowiectwa emituje Pan Gabriel Szkole Łowieckiej, właśnie dla Was prowadzi taką niecodzienną lekcję biologii. Nazywam się Sebastian Kuźnik, mieszkam w Dolnej Dębie, pracuję w żandarmerii, jestem sympatykiem łowiectwa, myśliwym, równocześnie członkiem zarządu koła Ryś w Nowej Dębie. Przed okazaniem jakiegokolwiek wizerunku stworzenia puszczałem odgłosy, jakie to stworzenie wydaje. Po puszczeniu odgłosu jelenia w czasie rykowiska dzieci zaczęły udzielać odpowiedzi, wymieniając takie stworzenia jak tygrys, lew, zebra. Świadczy to o tym, że dzieci mają większe wiadomości o zwierzętach egzotycznych niż o tych, które występują obok nich. Akurat poroże jelenia byka, które jak się będzie nazywać? Ktoś wie? Liczymy od nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, czyli to jest dziesiątak. Łowiectwem zaraził mnie nasz prezes honorowy Wiesław Ławiński. On ciągnął mnie sprawy łowieckie. W pewnym momencie mnie to zafascynowało. Po odbyciu stażu jestem myśliwym. Poluję, propaguję łowiectwo. Łowiectwo to nie jest tylko polowanie. Jest szereg innych rzeczy związanych z łowiectwem. Żeby polować, trzeba hodować. Jednym z elementów łowiectwa, jak słyszymy, jest muzyka i sygnały łowieckie. Jest to sygnał o powitanie. W krótkim okresie czasu zostałem wytypowany na jednym z walnych zgromadzeń na członka zarządu i w chwili obecnej już drugą kadencję pełnię funkcję sekretarza. Przy Koźlawsku się zatrzymamy troszeczkę dłużej. Dlaczego? Bardzo poważny błąd robi wiele ludzi, spotykając takiego koźlacza. Po przyjściu na świat taki koźlaczek jest bezbronny. Jego jedyną obroną jest to, że nie posiada żadnego zapachu, który zwabiłby drapieżniki. W sytuacjach zagrożenia kładzie się i sobie tak leży. Sam wizerunek był myśliwego, czyli człowieka, który chodzi z bronią po lesie, po polach i nic nie robi, tylko strzela. Chcąc zmienić ten stereotyp taki, co się utarł w naszym społeczeństwie, postanowiłem propagować łowiectwo w różnych formach. Pierwszą taką rzeczą, którą zrobiłem, byłem inicjatorem i jednym z twórców kapliczki świętego Huberta, można powiedzieć w centrum łowiska, w całości Jadachy. Zacząłem organizować szereg konkursów, takich jak Święty Hubert Patron Myśliwych, akcje Pomagamy Ptakom Przetrwać Zimę. Aktualnie konkurs był Myśliwi i Leśnicy Pomagają Zwierzętom Przetrwać Zimę. Szereg innych jeszcze konkursów. Prowadzę zajęcia w szkole z dziećmi, pokazując eksponaty różnych zwierząt, omawiam ich biologię, tryb życia, zachowania. Jeżeli chodzi o świadomość wśród dzieci małych, to widząc tego zwierzaka, wszystkie z zachwytem rzekły: mały niedźwiedź. To jest kuna leśna, tumak, bo domowa nasza to jest kamionka. Uroczyste polowania hubertowskie poprzedzamy mszą w kościele w Jadachach. I rok w rok już jest taka tradycja, że ja ten kościół przystrajam w odpowiedni sposób. Jest poroże jelenia byka z krzyżem, który sam zrobiłem, z takimi promieniami dookoła niego, tak jak to jest symbol i znak łowiectwa. I dodatkowo przystrajamy tam jeszcze różnymi stworzeniami, tak żeby był taki uroczysty wystrój tego kościoła. Propagowanie łowiectwa wśród młodzieży zawężamy do działania naszego koła, czyli do szkół w Chmielowie, Cyganach, w
w Jadachach, w Alfredówce, w Nowej Dębie. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu zajęcia. Rokrocznie tych zajęć przeprowadzamy kilka. Trzeba niestety wziąć wolne w pracy, poświęcić na to troszeczkę czasu, przygotować się, prezentację odpowiednią, w zależności od tego, z jakimi dziećmi będzie te zajęcia będą prowadzone, przygotować eksponaty. W wyniku tych działań, jakie są podejmowane, zajęć, tych edukacyjnych szkoleń, zmienia się wizerunek myśliwego w naszym środowisku. Każde te zajęcia, ubieram się w mundur myśliwski, biorę ze sobą kapelusz, trąbkę, sygnałówkę, biorę eksponaty różnych zwierząt. Każde zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, gdzie oprócz opisów, odpowiednich fotografii, zastosowałem również technikę dźwiękową, odgłosy zwierząt, zadaję dzieciom pytania, jakie to jest zwierzę. Później pokazuję zwierzę i na ogół jest wielkie zdziwienie, bo dzieci nawet nie wiedzą, że zwierzęta takie wydają odgłosy tego typu. Patronem myśliwym jest święty Hubert, jest on równocześnie patronem leśników. Uroczysta msza i polowanie hubertowskie, ja zaraz te tematy rozwinę. Polowanie wigilijne noworoczne, sztuka, czyli malarstwo, literatura, rzeźba, muzyka i sygnały łowieckie, język łowiecki, gwara, medale, odznaczenia łowieckie, strój myśliwski. To pierwsze zajęcia próbowałem zrobić w ten sposób, że chciałem puścić film o polskiej przyrodzie, jednak po około 5-10 minutach zauważyłem znużenie u dzieci. Dlatego też postanowiłem zmienić sposób prowadzenia zajęć i przeszedłem do pokazywania eksponatów multimedialnej i aktywnego uczestnictwa dzieci w tych zajęciach poprzez zadawanie pytań, różne konkursy i tego typu właśnie sprawy, gdzie dzieci mogą aktywnie uczestniczyć w tych zajęciach. Tak jak mówiłem, skóra, medalion, czaszka, główny powód pozyskania drapieżnik. Zobaczcie, ile piskląt niesie w pysku. Trzy? Ja bym tu policzył ze 12. Dzięki pomocy kolegów z koła czy instytucji jestem w stanie wygospodarować różne nagrody. Najwięcej nagród rzeczowych, książkowych oferuje nam Nadleśnictwo w Nowej Dębie, które bardzo aktywnie uczestniczy w tych wszystkich konkursach. Chleb myśliwski Dzik, którego właścicielem jest Robert Jędral w Tarnobrzegu. Duży wkład to ma nasz kolega z koła, Lesław Kosior, wspólnie z żoną zabezpiecza wszelkiego rodzaju konkursy, uroczystości pod takim względem logistycznym w oprawie myśliwskiej. Prace, które wpływają na konkurs, oceniane są przez komisję składającą się przeważnie z przedstawiciela naszego koła oraz sponsorów, czyli głównie Nadleśnictwo i inne instytucje, które nas w tym konkursie wspierają. Te konkursy dzięki temu cieszą się coraz większą popularnością. W czasie jednego z konkursów wpłynęło aż 256 prac. Nigdy nawet na konkurs powiatowy tyle prac nie wpłynęło. Tak więc zainteresowanie tematyką łowiecką jest bardzo duże. Tematy w tych konkursach mają na celu propagowanie zwierząt, naszych pól, lasów, propagowanie kultu świętego Huberta. Skórę chcę preparować, to jest jakieś 150 zł. Trzeba jechać do Tarnobrzega, żeby poddać badaniu, 25 zł. Także to nie jest jakaś tam dochodowa działalność myśliwego. Telegraficzny skrót. Niestety czas nie pozwolił. Dziękuję.